Kościół Świętego Marcina od zawsze tętnił muzycznym życiem, gości bardzo wiele różnych wydarzeń artystycznych, festiwalowych i Towarzystwo Bachowskie, i wydarzenia związane z festiwalem organowym, z innymi festiwalami, z Akademią Muzyczną. Jest to miejsce o wspaniałej akustyce, które upodobała sobie również kapela Krakowienzis jako miejsce do nagrań. Ja jestem przeszczęśliwy, że mogę od czasu do czasu tutaj podczas nabożeństw zagrać albo jakiś koncert, albo jakieś, powiedzmy, występy kameralne czy organowe. Są zawsze tutaj dla mnie niezwykle miłe. Jestem skrzypkiem. Gram na skrzypcach, na innych instrumentach skrzypco-podobnych, jak altówka, viola d'amore. Gram muzykę przede wszystkim dawno, która w wielkiej swojej części jest związana z protestantyzmem, ale grywam także muzykę przeznaczoną czy do kościoła katolickiego, czy muzykę w ogóle niekonfesyjną. Ale jest to przede wszystkim muzyka dawna. Wykładam też na dwóch akademiach muzycznych w Krakowie i we Wrocławiu właśnie grę historyczną. Jestem też zawodowo związany tutaj z parafią o tyle, że wspólnie organizujemy najstarszy festiwal muzyczny w Krakowie, Dni Muzyki Organowej. On w ubiegłym roku miał jubileusz 50-lecia i rozpoczynamy również wspólnie cykl koncertowy. Są to koncerty letnie z muzyką kameralną i organową pod nazwą Muzyka na Królewskim Trakcie. Kościół Świętego Marcina, parafia tutaj ewangelicko-augsburska, jest takim miejscem, które przyjęło mnie z otwartymi ramionami. Tutaj mogę realizować swoje pasje muzyczne, rozwijać się jako śpiewająca ewangeliczka i jest miejscem otwartym, w którym też daję dużo koncertów z przyjaciółmi i członkami zespołu. Kolegium Muzyki Ewangelickiej wykonuje muzykę ewangelicką, przede wszystkim polską, ale nie tylko. Muzykę zarówno wokalno-instrumentalną, jak i wokalną. Muzykę, która jest współczesną interpretacją muzyki dawnej na współczesnych instrumentach, pełna współczesnych aranżacji i muzykę jak najbardziej rekonstruowaną historycznie.